głęboko do serca. Tylko szybka informacja dla naszej produkcji. Niestety ja nie mam przynajmniej dźwięku, ależ tutaj Monster rozpoczyna, proszę bardzo, inauguracyjne dwa trafienia dla czeskiego zawodnika. On łowi dwie głowy i mocno obija w tym wszystkim Prytiego. Diamant jednak nie zwalnia. Atakują, próbując odbić side C. Och, teraz nawet się podwójnie słyszę. Ale słyszysz grę? Nadal nie! Oj, 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 oj. Następnym krokiem próbuje przejąć kontrolę zarówno nad Spike'iem, jak i nad Długą. Jeszcze jedno trafienie tym razem na konto Runnera. Alien dołoży coś od siebie i zostaje w tym wszystkim sam Musashi. Chyba najlepsze, co może zrobić, to zadać trochę obrażeń ekonomicznych przeciwnikowi. Nie być problemem dla Musashiego. Oni czekają, nie chcą się wychylać tutaj w pojedynkę, ryzykując, że jakieś trafienie w głowę się pojawi. Dobra lotka od Musashiego, ale jest ogłoszony. Został także oślepiony. Ale na razie zerknijmy, jak zajmą ten side C, bo czasu jest rzeczywiście niewiele. 30 sekund do zakończenia rundy, a dopiero teraz pada pierwsze trafienie i to Buddy G. Najpierw skoczył, a później trafił w głowę Grybeka, tylko że Alien oddaje i Runner wychodzi tutaj górą. Alien z kolejnym headshotem. Kontroluje cały czas swojego smoka. Jeszcze do tego podchodziło wsparcie od reszty drużyny, tylko Brody ich totalnie skasował i teraz wyeliminował również Aliena, świetnie czytając, gdzie może stać przeciwnik, zawężając ten kąt. No i po prostu zaryzykował i oczywiście podchodzi do tego łącznika do A. Tam zauważa dwóch przeciwników, a dwóch jest również po drugiej stronie, więc zaczyna być tutaj dla niego nieciekawie. On musi stamtąd się wycofać i tak wyciąga szeryfa i daje jednego heada. Jeszcze powalczył z Prytiem, ale tutaj już musiał upaść, tylko popatrz, jakie są możliwości do obrony tego site'u. Dla atakującej formacji poleci ciało kaskadowe tąpnięcie, które wykorzystał natychmiast Buddy G, ale tych pleców się nie spodziewali. Runner z fragiem, Patix również. Ta runda dalej może się posypać. Runner z przewagą dla drużyny Diamant. I Spike jest rozbrajany. Buddy G nie ma najlepszej pozycji, a to i tak Runner go skasuje. No ale wycofanie i przejście do C. Po raz kolejny to C. Wydaje się być najbezpieczniejsze i najlepiej działające dla nich. Monster zgarnia fraga na Runnerze. Tam niefortunny timing z Blast Packiem. Alien nie był w stanie pomóc na czas, ale tutaj Patix może mieć prześwit, a jeśli go znajdzie, to będzie potężna okazja. I to się właśnie dzieje i trafia swoje strzały, chociaż wyglądało to na początku nieciekawie. Tylko że Monster już ma trójkę. Chirurgiczna precyzja od Monstera. On jest prawdziwą bestią w tej rundzie. Trzy trafienia dla niego, ubezpiecza Buddy'ego, który podłoży tego Spike'a, ale na plecy już powoli człapał w tym wszystkim Grmek, jednak nikogo nie zaskoczył. Mają tutaj całkiem gładkie wejście. Poza tą jedną rundą, w której Monster musiał się nieźle napocić, jest również blokada od razu wykorzystana, więc jak chce Diamant wrócić na ten side, to będzie bardzo trudne. Monster jeszcze z fragiem, Alien próbuje jak może. On już łączy trzy fragi w tej rundzie. Grmek jeszcze puszuje razem z nim. One nie są wykorzystywane w żaden sposób, więc i tak to nic nie zmienia. Brody przygotowany, żeby dorzucić flesza, a po tym fleszu poszuje live, a on skasowany i tak przez rywali. Diamant był w stanie przeczytać tę zagrywkę, a to im daje już dwuosobową przewagę, więc ta runda praktycznie gwarantowana dla nich. Chociaż Buddy G stara się jak może i Musashi również utrzymuje się jako ostatni przy życiu. Okej. Tylko że może zostać dojechany przez drugiego zawodnika, jeśli użyje ulta w rozbrajającego Spike'a. Nawet nie zdobywa informacji tym dronem, ale pada Alien. Ale i teraz możesz zagrać na ulta, ale Spike rozbrojony do końca. Side B. Liczą na szybki plan Spike'a. Może jakieś eliminacji. Tutaj chaosu może stać się zdecydowanie więcej. Trudno jest złożyć ustrukturyzowaną rundę. I pierwsza eliminacja do Alive'a. A oni to wszystko transferują na side C. Jest rakieta od Runnera, ale jeszcze szybsza tuba od Buddy'ego. Jak on to robi? Mamy podłożone Spike'a i Prytiego i chyba nie będą specjalnie skłonni wyściubiać nosa w końcu Musashi. Cały czas jego ultimate, Furia Łowcy, jest gotowa. Ona aktywowana i jest eliminacja na Prytiego. Kolejnego zawodnika uda się zzonować. Tego czasu jest coraz mniej. Trudno będzie rozbroić Spike'a, szczególnie gdy przeszkadza. Nie ma zapisanego morderstwa z wykorzystaniem kos. Ta burza ostrzy nie działa zbyt dobrze. Buddy G jednak wyrównuje porachunki, a Brody ma tak dobrą pozycję. To musi być więcej niż jedna eliminacja, to mogą być nawet trzy! I tak też się dzieje. Zostaje sam Grymek ze Stingerem w swoich rękach, nawet więc mają go na to będzie bolało, to troszeczkę ogranicza tę mapę, jaką jest Haven najczęściej. Jest tu atakowane A i C. Bardzo mało drużyn stara się grać kreatywnie w okolicach B, a teraz Runner otwiera tutaj możliwość dla swojej ekipy. Alien jeszcze z headshotem. Grymek dokłada coś od siebie z wykorzystaniem Ghosta. I tylko Monster na plecach, ale to nie są takie plecy jak od Runnera i Diamant. To są plecy, które nie osiągną absolutnie nic. No to jest flanka, która już została zdradzona, więc nie ma mowy nawet o jakimkolwiek zaskoczeniu. Side B jest tym miejscem, które pozwala drużynom w ataku z gorszym wyposażeniem bądź w trakcie rund pistoletowych na zdecydowanie większą ofensywę. I w końcu on musi dorzucić te zasłony, które pozwolą drużynie nieco lepiej zaatakować. Trafienie w tym wszystkim od Brody'ego. On upada dosyć szybko, ale Musashi był w stanie go
Musashi jest bardzo solidny. I jako ostatni wchodzę na site. O co, gdzie się wszyscy podzieli? Muszę klaczować? Nie gadaj. Co? W stanie podłożyć Spike'a? Grmek jest w stanie wyciągnąć głowę? Ej, czyżby diamant wracało? Czy ta strona atakująca ma im odpłacić? Proszę bardzo, Grmek z kolejną eliminacją! Ore! Ach, były problemy! Ore! I są po raz kolejny problemy, bo to monster! To jest naturalnie killjoy w defensywie. A i tak ryzykuje. Czy tam są tutaj line-upy? To na pewno może... O nie, on nie może uciec. Nie! Oj, ten line-up nie trafił! No właśnie o tym myślałem, że tutaj damy radę z line-upami. Pojawiły się lotki, pojawiły się nawet blast paki od Raze. Ależ wielki Ale błąd. To nie wystarczyło. Wielki błąd od Monstera. To powinna być rzecz, którą ma dopiętą na ostatni guzik. W końcu to jest gość, który ma killjoy w małym palcu. A teraz i tak pokazuje, że w moim palcu ma po prostu swój karabin i to działało dla niego na razie najlepiej. I nawet ta flanka pokryta przez Badiego, więc alive dalej! Alive! I może strzelać i próbować zgarnąć kolejną trójeczkę, tym razem już lepszą i o wiele droższą na pewno snajperką. 5-3. Na korzyść Ascent. Spike może i podłożony, ale nie wiem, jak mają się tutaj bronić zawodnicy Diamant, chociaż to jest dobry kąt na wykorzystanie Nightfallu, tak? Brittany ma dobrą okazję do rzucenia swojego ulta. Jest od razu rakieta również odpalona, ale ta nawet nie trafia, więc bez gwoździa programu nie możemy nawet zacząć tutaj rozmawiać. Chociaż side B po raz kolejny atakowany przez Diamant. Podoba mi się to, że więcej gdzieś tutaj uwagi poświęcają właśnie temu site'owi. Też było widać w defensywie, że bardziej się spodziewali, że przeciwnicy się tutaj pojawią. No i proszę bardzo! I ten side B na razie wydaje się oddawać. 5 HP na koncie Patixa i te 5 HP